A teraz zobaczmy na kolejne narzędzie. Kolejny przyrząd, multimetr cyfrowy. W pudełku, stopka rozkładana. No i tak obudowany cały, ale po prostu go wyciągamy z tego pudełka. Tu mamy przewody i tak wygląda. Cieniutki jak smartfon. No, jakiś inteligentny, bo tutaj jakaś pani do mnie mówi. NCV. No fajnie. Można sobie porozmawiać tutaj z tą panią na różne tematy. Może by powiedziała, co by tutaj zmierzyć. Bateryjki, paluszki. Napięcie przemienne, jakie tutaj możemy mierzyć, to jest do 750 V. Napięcie stałe do 1000 V. Prąd przemienny 10 A. Prąd stały też 10 A. Dodatkowo mamy jeszcze ten wyświetlacz podświetlany. Lighting on. Gate lighting. Lighting off. Lighting on. No i jeżeli chcemy, to możemy sobie porozmawiać z tą panią na różne tematy. Możemy również mierzyć oporność, pojemność. AC voltage measurement. Frequency measurement 0.0499 Hz. No to tyle na temat tego multimetru. Na dzisiaj
czas pokażę również, co jest warty. No to na temat tego multimetru to wszystko na dzisiaj. Jeszcze zobaczmy tutaj, jaka ta klapka jest, że to można sobie po prostu tutaj wkładamy te kable, przewody, sondy, a tutaj sobie jeszcze wkładamy w ten sposób i mamy taki gruby teraz multimetr. Przejdźmy teraz do lutownicy cyfrowej, zobaczmy, co to jest. Tutaj mamy cyfrowy wyświetlacz, zabezpieczone folią, jakiś silikon, guma czy coś takiego. No i przewód na 230 V. I takie wymienne groty, które są po prostu dostępne. No jest rdzeń ceramiczny. Teraz widać w całości ten rdzeń. Długość przewodu zasilającego to jest 1,30 m. Musimy włączyć. I od razu mamy nagrzewanie. W ciągu minuty 480 stopni Celsjusza. Tu jest plus i minus i możemy zmniejszać pewnie temperaturę. Osiągnęliśmy 300 stopni. Teraz następuje wzrost temperatury. Płytka PCB. Spróbujmy tutaj rozlutować coś. Momentalnie rozlutowuje taki tutaj gruby element. Zobaczymy ten. Tutaj to samo. No po jakiejś chwili tutaj już ładnie zaczyna topić. Jakieś trafo chyba tutaj z drugiej strony. Także tutaj już nam się zrobiło takie jeziorko. Jeszcze chwilę i będziemy mieć całe roztopione. O, proszę, już jest praktycznie roztopione całe. Co to za element jest? I tu jest bardzo dużo części elektronicznych. Proszę, jakie grube elementy potrafi stopić. Także dobrze działa.
Mi się podobają takie rzeczy, takie właśnie ciekawostki, nowoczesne rozwiązania, technologia. Kto nie spróbuje, ten po prostu tego nie poczuje. Nie namawiam nikogo, ale po prostu jeżeli ktoś jest zainteresowany wypróbować sobie, skorzystać z takiej obniżki, no to zobaczcie sobie tam u mnie w opisie pod filmem, będzie link i można skorzystać z takiej obniżki. Także to wszystko, trzymajcie się, cześć, do następnego filmu, hejka!